Rogoźnica. Mała wieś na Dolnym Śląsku, znajdująca się w trójkącie pomiędzy Wrocławiem, Wałbrzychem a Legnicą, skrywa najmroczniejsze tajemnice II wojny światowej. Powstały tu centralny obóz koncentracyjny Gross-Rosen, był jednym z niewielu, które nie miały komór gazowych, a pomimo tego Niemcom udało się zachować tu wyśrubowane przez siebie normy ludobójstwa. 1/3 osadzonych zginęła. Średnia długość życia pracujących nieludzko wynosiła 5 tygodni. Losów wielu do dziś nie udało się ustalić. Podobnie jak niektórych celów, dla których niemiecki przemysł wojenny zbudował tą istną korporację śmierci. Gross-Rosen to dziś charakterystyczna wieża nad bramą wjazdową, ale także w sumie 120 obozów porozrzucanych na Dolnym Śląsku i w Czechach. To także przerażający kamieniołom, który zapisał swoją kartę w światowej historii niewolnictwa. Jeden z dziennikarzy relacjonujących procesy norymberskie pisał, że jeżeli Bóg istnieje, to nie pozwoliłby na ten mroczny splot losów ludzi niemal z całej Europy, na ich wieczne przesiedlanie, przerzucanie z kąta w kąt, na okrucieństwo, odarcie z jakiejkolwiek godności i w końcu na śmierć w męczarniach i zapomnienie. To wszystko słowa, które oddają tragedię kamiennego piekła obozu Gross-Rosen. W odcinku, którego słuchasz, postaram się przypomnieć o tym, jak doszło do stworzenia tego obozu, co działo się tam w czasie wojny i jakie tajemnice skrywał później. To jest historia, jakiej nie znacie. Cezary Korycki, zapraszam. Słuchasz odcinka cyklu Książka bez fikcji, który powstaje na kanale Historia, jakiej nie znacie. Partnerem dzisiejszego jest Znak Horyzont, wydawca książki Komando Śmierci, Ostatnia tajemnica Gross-Rosen i Kloster Leubus, Tomasza Bąka. Dziś będziemy właśnie mieli okazję gościć autora książki Komando Śmierci, dziennikarza Tomasza Bąka, dolnoślązaka od lat badającego wojenną historię tego regionu. Książka Komando Śmierci jest zresztą już kolejną pozycją tego autora. Autora, który stara się odkrywać tajemnice ludobójstwa, jakie odbywało się na terenach dzisiejszych wzgórz strzegomskich. Z gościem porozmawiamy jednak w drugiej części podcastu. Najpierw przybliżmy, skąd pojawił się pomysł, aby założyć właśnie na Dolnym Śląsku tę prawdziwą korporację śmierci. A słuchamy właśnie nagrania z wrocławskiej hali stulecia. Wcześniej, w okresie PRL, nazywanej Halą Ludową, a jeszcze wcześniej Jahrhunderthalle. I to ciekawe, że w dzisiejszym Wrocławiu ten obiekt swą nazwą nawiązuje nadal do odezwy Fryderyka Wilhelma przeciwko Napoleonowi Bonaparte z roku 1813. Hala stulecia, bo powstała w roku 1913. Później często gościła imprezy masowe NSDAP, a utwór, którego słuchamy, to marsz defilady Reichswehry, nagrany przed wojną właśnie w tej hali. No właśnie, Striegau, Waldenburg, Bunzlau, Eulengebrige to dziś miejsca geograficzne, które mają polskie nazwy, ale dopiero od roku 1945. Wcześniej nasz Dolny Śląsk to była niemiecka prowincja Niederschlesien ze stolicą w Breslau, czyli Wrocławiu. Ów Niederschlesien kryje w sobie jednak nie tylko romantyczną przeszłość dawnych Niemiec, ale mroczną historię. Historię systemu obozów założonych tu w czasie wojny. Wszystko pod nazwą, która już wtedy mroziła krew w żyłach. Gross-Rosen. Pomysł na założenie obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, biorącego swą nazwę od wsi dzisiejszej Rogoźnicy, pojawił się już po wybuchu wojny. Symbol wyniszczania więźniów przez pracę, czyli słynny kamieniołom, był od lat 20. XX wieku własnością zamożnej wdowy Margarety Hay. Wydobywany tu granit, dostarczany przez granitwerk Gross-Rosen, był najlepszym śląskim kamieniem. Jasnobarwnym, o strukturze średnioziarnistej, zakwalifikowanym do granitów najcenniejszych. Ze względu na to, że SS, które de facto było organizacją przede wszystkim biznesową, konsolidowało przed wojną swoje aktywa, to kamieniołom został jej własnością. W
Wszystko odbyło się legalnie. Odkupiono go od wdowy za 500 000 reichsmarek. Zasoby granitu były bardzo bogate, mógł być wydobywany jeszcze przez 100 lat. Ale dolnośląska dziedziczka nie dysponowała tym, co w tego rodzaju biznesie jest największym problemem – siłą roboczą. Tymczasem firma zarządzana przez SS wiedziała, że ta niedogodność będzie lada moment rozwiązana. Inspektorat obozów koncentracyjnych Rzeszy miał mieć w skrótce robotników pod dostatkiem. I do tego takich, którym nie trzeba było płacić ani zbytnio przejmować się ich wyżywieniem, odzieniem i warunkami bytu. W Gross Rosen miał powstać koncentracyjny obóz ukierunkowany na katorżniczą pracę. Pozostały teren, ponad 40 hektarów, jaki później zajął, wydzierżawiono od dziedzica Gross Rosen barona Georga von Richthofena, spokrewnionego ze słynnymi asami lotnictwa Luftwaffe. Za 7,5 tysiąca marek rocznie ten członek NSDAP nie miał prawa mieć żadnych pytań, jakie są dalsze plany SS wobec jego gruntów. W latach 1941-1942 KL Gross Rosen był niewielkim obozem pracy, którego więźniowie byli wykorzystywani właśnie przy wydobywaniu granitu. Zarządzająca obozem firma Dest produkowała materiały budowlane m.in. do budynków Führera, realizując plany architektoniczne samego Alberta Speera. Z pracy więźniów korzystało także kilka innych technologicznych firm niemieckich. Wśród nich na przykład Siemens, Halske oraz Blaupunkt. O ile w innych obozach koncentracyjnych i obozach zagłady wznoszono komory gazowe, to akurat w Gross Rosen pomysł na eksterminację był zupełnie inny. Hasłem SS było wyniszczenie przez pracę. 12-godzinnym dniówkom towarzyszyło znaczące ograniczenie racji żywnościowych. Najczęstszym pożywieniem więźniów była zupa ze zgniłej brukwi. Jednocześnie tak odżywieni byli zmuszani do wyjątkowo ciężkiej pracy fizycznej z kamieniem i przenoszeniem materiałów budowlanych czy elementów stalowych. Jest bardzo mało zachowanych wspomnień więźniów tego obozu, który w przeciwieństwie do Auschwitz nie ma tak bogatej i dość dokładnej dokumentacji. Posłuchajmy więc nagranych przez US Holocaust Memorial Museum wspomnień pana Stanisława Hanza, urodzonego w 1923 roku Polaka, który już w 1940 roku trafił do swojego pierwszego obozu koncentracyjnego w Auschwitz, a później znalazł się także i w Gross Rosen. Budowaliśmy baraki. Te baraki, któreśmy rozbierali w Auschwitzie, tam na nowo żeśmy budowali. I komando, które donosiło te płyty, składało się z samych Żydów. Tam był jakiś kapo, oni te płyty donosili, myśmy stawiali te baraki. To ten kapo bez przerwy tych ludzi bił. Ja mówię. Umawiali się z blokowym. Przyniesiesz 5, to dostaniesz 2,5 porty chleba. A w Gross Rosen nie było już Kanady. Nie było paczek, bo Polska była już prawie zajęta cała. A paczki dostawali tylko Polacy i Czesi, i Czechosłowacy. Żydzi paczek dostawali, Niemcy paczek dostawali, Rosjanie paczek nie dostawali. To było trudne już życie. Tak samo jak i w Herzbruku później. Też. Obóz był przygotowany na 1000 ludzi, a było nas tam, z samego Gross Rosen nas tam przyjechało 1500 ludzi. Więc odbywało się to wszystko na zasadzie mordowania więźniów. Od 1942 roku SS rozpoczęło rozbudowę różnych podobozów koncentracyjnych, których w 1944 było już na tym terenie aż 120. Do największych należały obozy AL Fünfteichen-Wielczu, 4 obozy we Wrocławiu, obóz w Brzegu Dolnym, Landeshut w Kamiennej Górze oraz zespół obozów Rises lokalizowanych w Górach Sowich. Jest bardzo mało dokumentacji związanej z działaniem tych obiektów. Po części realizowały one także tajne projekty Rzeszy, takie jak choćby właśnie kompleks Rise. To tam w zboczach skalistych gór wiercono otwory, które rozsadzano materiałami wybuchowymi. W ten sposób powstawały sztolnie i komory, które wzmacniano obudowami żelbetowymi.
Sieć tych obozów została nazwana Arbeitslager Riese i była częścią sieci podobozów Gross Rosen. W obliczu alianckich bombardowań zagładów w głębi Rzeszy to właśnie na te tereny planowano przeniesienie głównych ośrodków przemysłu zbrojeniowego, badawczego, a nawet władz. Sam zamek Książ w Wałbrzychu miał być szykowany na jedną z kwater głównych Hitlera. W wydrążonych tunelach Riese miały podobno powstać zakłady produkujące nową superbroń, pozwalającą odwrócić losy wojny. Później Dolny Śląsk stał się miejscem gromadzenia więźniów z obozów koncentracyjnych ze wschodu. Niemcy nie mieli zamiaru zostawić w spokoju tysięcy ludzi i samemu uciekać przed Armią Czerwoną i skupić na obronie własnego kraju. Oni gnali wszystkich jeszcze żyjących, a duża ich liczba w roku 1944 znalazła się w Gross Rosen. Wkrótce jednak i stamtąd nastąpiła ewakuacja. Ona była jednym z najtragiczniejszych okresów w dziejach obozu. Podczas transportów, nawet kilkutygodniowych, zginęło wiele tysięcy więźniów. Gnanie wycieńczonych ludzi na zachód w czasie mroźnych miesięcy początków roku 1945 nazwano marszami śmierci. Opuszczone tereny zajmowała nacierająca Armia Czerwona, ale Niemcom znowu ani do głowy nie przychodziło, żeby po prostu uciekać, zostawić już w spokoju uwięzionych w obozach. Wyjście z miejsc kaźni następowało na kilkanaście dni przed nadejściem frontu. Ludzie, skrajnie wyczerpani pobytem w obozie i morderczą pracą, maszerowali w głąb III Rzeszy, gdzie mieli nadal służyć jako darmowa siła robocza na potrzeby niemieckiego przemysłu. Większość marszów śmierci odbywała się na mrozie. Odcinki dzienne marszruty wynosiły po 30 km. Noclegi były improwizowane, niekiedy pod gołym niebem. Przepędzeni więźniowie nie mieli właściwie odzieży czy wyżywienia. Każde odejście od kolumny marszowej traktowane było jako próba ucieczki. Każda oznaka słabości była wyrokiem śmierci. Rozstrzeliwano na miejscu. Część więźniów Gross Rosen została zgładzona już wcześniej. Ostatnio w Rogoźnicy odnaleziono szczątki 92 ofiar. Ludzi, których przed ewakuacją obozu wrzucono do rowu przeciwlotniczego i zasypano ziemią. Na miejscu natrafiono też na puszki po chemikaliach. Dalsza eksploracja miejsc niemieckiego terroru na Dolnym Śląsku może przynieść kolejne miejsca zbrodni i skrywać inne tajemnice. I właśnie o takich tajemnicach porozmawiam w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania z autorem książki Komando Śmierci, Tomaszem Bonkiem. Panie Tomaszu, witam w historii, jakiej nie znacie. Cieszę się, że może pan być dzisiaj naszym gościem. I na początek chciałem troszkę przybliżyć to zainteresowanie historią, które chyba bierze się z tego miejsca, z którego pan pochodzi. Ja jestem Dolnoślązakiem z urodzenia, to znaczy, że jestem obcy po niemieckim, tak jak większość Dolnoślązaków. Tak jak napisałem w swojej książce, my właściwie na Dolnym Śląsku prawie wszyscy jesteśmy w jakiś sposób po niemieccy. Co to znaczy? No, mieszkamy na terenach takich, które nie mają naszej polskiej przedwojennej historii. O ile w Warszawie mówimy o czymś, że jakieś budynki są na przykład przedwojenne, że coś zostało wykonane przed wojną, to we Wrocławiu mówimy, że coś jest właśnie po niemieckie. Nie ma grobów większości Niemców, którzy mieszkali tutaj przed 1945 rokiem. Nie ma grobów przodków Polaków, którzy mieszkają teraz, które byłyby starsze niż właśnie ten 1945 rok. Więc siłą rzeczy odkrywanie historii na Dolnym Śląsku jest pasją większości Dolnoślązaków, zwłaszcza, że od samego początku, czyli od roku 1945, mówiło się o tym, że to jest region skarbów, że to jest takie miejsce, w którym ta historia jest żywa i żywa jeszcze w taki sposób, że tutaj można coś znaleźć, bo przecież Niemcy uciekający z Dolnego Śląska na pewno pozostawili swoje majątki. Rzeczywiście tak było. Stąd ta niemalże bajkowa historia, trudna, bolesna w pewnych momentach, no staje się też taką fascynującą zabawą często dla młodych ludzi i tak samo było dla mnie. Kiedy zostałem dziennikarzem, zacząłem oczywiście na nowo odkrywać tą historię, pisząc również różne artykuły, różne reportaże, a potem też książki na temat właśnie dolnośląskiej historii.
Ta najnowsza książka Komando Śmierci jest kontynuacją pewnego cyklu. Gdy mógł pan przybliżyć, czego dotyczyły wcześniejsze pozycje i jaki jest ich wspólny mianownik? Moje pisanie książek zaczęło się od tego, że przygotowałem reportaż na temat znalezienia w Środzie Śląskiej, czyli w małej miejscowości pod Wrocławiem, kilkadziesiąt kilometrów od Wrocławia, skarbu, kolejnego skarbu. W latach 80., dokładnie w roku 1985 oraz 1988 w Środzie Śląskiej znaleziono wielki skarb. Skarb średniowieczny, złote monety, fragmenty złotej korony, pierścienie, bransolety. Ten skarb został nazwany przez historyków skarbem tysiąclecia, a jego wartość została oszacowana na 100 milionów dolarów. Pikanterii w ogóle tej sprawie dodaje to, że ten skarb został w większości rozkradziony, a to, co udało się odnaleźć muzealnikom, zostało znalezione na świetniku. I ta historia bardzo żywa, historia skarbowa, pociągnęła właśnie moje pisanie, ponieważ na początku lat 2000 znowu odkryto w Środzie Śląskiej kolejny skarb. I przybliżenie tej historii z lat 90. połączenie jej z tymi wydarzeniami w latach 2000 było tematem właśnie pierwszej książki. A to z kolei zdeterminowało to, że pojawiły się kolejne książki związane chociażby ze skarbami dolnośląskimi, ponieważ jak wszyscy dokładnie doskonale wiemy, mityczny złoty pociąg przejechał przez Dolny Śląsk, a historia złotego pociągu to jest historia niczego innego jak właśnie dolnośląskich skarbów, powiązana z historią słynnego złota Breslau, czyli depozytów bankowych, które rzekomo miały zostać ukryte w ostatnich dniach wojny przez uciekających Niemców w prezydium policji w Breslau, a potem wywiezione gdzieś na Dolny Śląsk i ukryte albo w jakichś lochach, albo w jakiejś klasztorze. I ten temat właśnie doprowadził mnie do tego, żeby napisać książkę, pierwszą wydaną w wydawnictwie Znak w roku 2020, Zaginione złoto Hitlera, bezpieka PRL na tropie skarbu Festung Breslau. Tak brzmiał tytuł tej książki. Z kolei ta książka zahaczała znowu o największe opactwo cysterskie w Europie. Opactwo w Lubiążu, również pod Wrocławskim, 3 razy większe kubaturum od zamku na Wawelu, perłę baroku, niesamowity obiekt również z niesamowitymi tajemnicami, w którym podczas II wojny światowej rozgrywały się naprawdę dantejskie sceny. A te historie z kolei doprowadziły mnie do obozu koncentracyjnego Grossrosen, również położonego na Dolnym Śląsku, bardzo małego, bardzo mało znanego. I tak powstały 3 ostatnie książki, taka grossrosenska trylogia śmierci, ponieważ każda z tych książek ma śmierć właśnie w tytule. Zaczęło się od Chemii Śmierci, opowiadającej o małej filii obozu Grossrosen w miejscowości Brzeg Dolny po niemiecku Dichernburg, gdzie Niemcy produkowali tabun i sarin, czyli gazy bojowe, rękoma więźniów to robili. Druga książka, Demony Śmierci, w tym cyklu, która się ukazała, opowiadała o zbrodniarzach z Grossrosen i o samym obozie macierzystym. No i teraz trzecia, Komando Śmierci, która opowiada o naukowcach, którzy zostali do Grossrosen przywiezieni w roku 1944 i mieli tutaj pracować w obozie koncentracyjnym nad technologiami, które zrewolucjonizowały elektronikę i pozwoliły Niemcom sprawniej prowadzić wojnę. A ta historia również zahacza o opactwo, więc u mnie po prostu te tematy się wszystkie przenikają jeden przez drugi. Wszystkie w jakiś sposób się zazębiają. Jeden jest kontynuacją poprzedniego i tak krążę wokół tych właśnie dolnośląskich historii. No wydaje się, że ten Dolny Śląsk jeszcze skrywa niejedną tajemnicę i niejedna rzecz jeszcze tutaj może być odkryta, ale to właśnie pana jako specjalistę od tego terenu chciałem zapytać, na co możemy liczyć i na odkrycie jakiej tajemnicy pan czeka, jeśli chodzi o dolnośląską historię II wojny światowej. Tych wątków, tych tajemnic na Dolnym Śląsku naprawdę jest mnóstwo. Dla mnie osobiście najbardziej interesujące jest odkrywanie różnych historii. I myślę, że najbardziej interesujące byłoby znalezienie dla mnie czegoś tak mocnego, czegoś tak sensacyjnego z czasów II wojny światowej o istnieniu
czego nikt po prostu nigdy nie słyszał. Czyli nie potwierdzenie jakiejś plotki, nie wyjaśnienie jakiejś historii, która już krążyła w obiegu, o której już słyszeliśmy, którą wszyscy znali, ale nie byli pewni, jak to wyglądało, ale znalezienie czegoś zupełnie nowego, nieznanego, a jednocześnie sensacyjnego, mocnego, takiego na skalę no, niemalże światową. Na pewno nie chcę szukać złotego pociągu, na pewno nie chcę szukać skarbów, to nie moja zabawa, to nie mój temat. Ja odkrywam mroczne karty historii. I chyba zgodzimy się, że taką mroczną kartą jest obóz Grozrozen, który chyba nawet dla wielu Polaków nie do końca, przez wielu Polaków nie do końca jest kojarzony. Może nawet niektórzy nie wiedzą, że to jest miejsce, które w ogóle znajduje się na terenie dzisiejszej Polski, a skrywa w sobie naprawdę bardzo przerażający kawałek II wojny światowej. Obóz koncentracyjny Grozrozen jest bardzo mało znanym obozem w Polsce, jest jeszcze mniej znany w Niemczech. Właściwie kiedy mówimy o obozach koncentracyjnych, powszechnie w świadomości społecznej mamy Auschwitz-Birkenau. Może od czasu do czasu mówimy również o Buchenwaldzie, Mauthausen, o Majdanku, ale o Grozrozen praktycznie mało kto wspomina. Jeśli oglądamy jakieś filmy dokumentalne, czytamy książki, to zawsze przewija się po prostu Auschwitz. Tego Grozrozen nigdzie praktycznie nie ma. Ten obóz był przez wiele lat zapomniany. Dopiero w latach 80. powstało Muzeum Grozrozen i to dzięki staraniom byłych więźniów, którzy przeżyli to kamienne piekło, a tak o tym obozie sami mówili. Obóz Grozrozen był jednym z najcięższych obozów III Rzeszy, ponieważ tutaj zabijała przede wszystkim ciężka praca. Praca w kamieniołomach oraz praca w 120 różnych filiach porozrzucanych, ja mówię jak strupy po Dolnym Śląsku i po terenie dzisiejszych Czech, ponieważ tych obozów pracy, filii Grozrozen było naprawdę mnóstwo, a były tworzone na potrzeby różnych koncernów, które wykorzystywały niewolniczą pracę więźniów przywożonych właśnie z obozu macierzystego. Obóz w Dichenfurcie, czyli w Brzegu Dolnym, znowu małej miejscowości pod Wrocławiem, był jednym z najciekawszych, jeżeli można użyć takiego sformułowania, obozów filii Grozrozen. Był to obóz nazywany przez samych Niemców Elfenhain, czyli gajem elfów. SS-mani tak nazywali więźniów tego obozu. Mówili o nich, że są to elfy, ponieważ o ich istnieniu miał nikt nie wiedzieć, a nawet gdyby ktoś się dowiedział, to miał nie uwierzyć, że takie elfy istnieją. Obóz był tajny, zakamuflowany w dokumentacji, działał pod płaszczykiem fabryki wyrobów chemicznych, nieorganicznych o nazwie Anorgana, prowadzonych przez spółkę córkę koncernu IG Farben. A naprawdę w tej fabryce, którą z jednej strony budowali sami więźniowie przywiezieni z Grozrozen, a z drugiej strony ci więźniowie również w tym obozie pracowali, wytwarzali śmiercionośne gazy tabun i sarin. I te gazy bojowe były w tym obozie również testowane na tych więźniach. To jest kolejna historia dolnośląska, kolejna obozowa historia, o której mało kto wiedział. Wiedzieli niektórzy mieszkańcy Brzegu Dolnego, wiedzieli niektórzy mieszkańcy powiatu wołowskiego, na terenie którego znajduje się Brzeg Dolny, ale w powszechnej świadomości taka informacja nie funkcjonowała. I myślę, że mnóstwo zbrodni z czasów II wojny światowej, które zostały popełnione właśnie na terenie Dolnego Śląska, do dzisiaj nie zostały jeszcze opisane, czyli nie zostały ujawnione. Naprawdę mnóstwo roboty ma jeszcze Instytut Pamięci Narodowej, mnóstwo roboty mają jeszcze historycy, mnóstwo roboty mają dziennikarze, którzy opisują tę historię. Aż ta historia jeszcze nadal jest aktualna, ponieważ wśród tych placówek, miejsc pracy, które były organizowane na Dolnym Śląsku, znalazły się firmy, które istnieją dziś. Ja sobie zadałem trud i wszedłem na strony internetowe tych kilku dość dobrze znanych dzisiaj marek, takich jak na przykład Telefunken czy Blaupunkt. I one tam na swoich stronach internetowych mają taką ciekawą zakładkę Historia i dziedzictwo naszej firmy, zarówno Telefunken, jak i Blaupunkt. I w tej historii między latami 30., kiedy te firmy wypuszczały naprawdę zaawansowane urządzenia, na przykład kamery albo radioodbiorniki, a latami 50. jest taka
czarna dziura. Nie wiadomo, co się wtedy działo i nie wiadomo, jaka była ich rola w tej wielkiej gospodarczej machinie III Rzeszy. Zacznijmy od tego, że gdyby nie starania jednego z największych karteli przemysłowych ówczesnego świata, koncernu IG Farben, może i nie doszłoby nawet do wybuchu II wojny światowej. To na wojnie bogacą się przemysłowcy, to na wojnie wyrastają fortuny niesamowite. Zawsze tak było i prawdopodobnie zawsze tak będzie. Jeżeli są prowadzone wojny, to potrzeba uzbrojenia. Nie tylko uzbrojenia, ponieważ to uzbrojenie zawsze też determinuje inne gałęzie przemysłu. Kartel IG Farben był koncernem chemicznym, który sponsorował NSDAP, który dążył do tego, żeby wojna wybuchła i tak też się stało. Ale na wojnie bogaciły się również inne kartele, inne firmy, takie jak Siemens, funkcjonowały między innymi w oparciu o pracę więźniów obozów koncentracyjnych. W samym Grossrosen działało specjalne komando dla Siemensa, które zajmowało się wytwarzaniem różnych wyrobów, które Siemens potem wykorzystywał przy swojej seryjnej produkcji. Blaupunkt, moglibyśmy wymieniać naprawdę mnóstwo innych firm i już nieistniejących i takie, które są spadkobiercami tamtych fortun i funkcjonujących do dzisiaj. Ale warto też powiedzieć o tym, że nie tylko firmy niemieckie czerpały zyski z pracy przymusowej, z pracy więźniów, ale również kartele, między innymi szwajcarskie, które również się w ten sposób bogaciły. Wojna to biznes. Tak było i tak prawdopodobnie będzie. Nieliczne wspomnienia ocalałych więźniów z Grossrosen mówią bardzo dużo o wyjątkowym okrucieństwie załogi nadzorujących obozy SS-manów. Zapytajmy może, czy i w jaki sposób została wymierzona za tą zbrodnię sprawiedliwość. Nigdy nie odbył się wielki proces zbrodniarzy Grossrosen na miarę procesu takiego jak chociażby ten przed Trybunałem w Norymberdze, czy chociażby ten, który odbywał się w Polsce, w Warszawie i w Krakowie przed Trybunałem Narodowym i dotyczył zbrodniarzy na przykład z Auschwitz. Właściwie rozliczano w nielicznych procesach, które prowadzone były w Świdnicy, które były prowadzone w Hamburgu. Rozliczano tych zbrodniarzy przy okazji innych procesów za zbrodnie popełnione przez nich innych obozach, bo SS-mani pracowali zazwyczaj nie tylko w jednym obozie koncentracyjnym, ale rotowali między tymi obozami z biegiem czasu, z biegiem wojny. I jeżeli byli skazywani, to przede wszystkim za zbrodnie popełnione w innych obozach, a nie w Grossrosen. Niewielu stanęło przed sądem za to, co zrobili tutaj na Dolnym Śląsku. Jednym z złapanych, wyrachowanych i zwyrodniałych zbrodniarzy był niejaki Gallasz, który działał i w obozie głównym, i działał również w Miłoszycach, i działał również w Dichernfurcie, czyli w Brzegu Dolnym. Był to wyjątkowy zbrodniarz pod względem swojego okrucieństwa, który upatrywał sobie między innymi więźniów, którzy mieli złote korony zębowe, złote mostki i specjalnie zabijał takich właśnie dla ich złota. Wyjątkowo znęcał się też nad więźniami, potrafił bić bez opamiętania, chodził pijany i został zdradzony tuż po wojnie, bo już w czerwcu 1945 roku przez swoją kochankę Katie Jeron, która również była członkinią SS. Prawdopodobnie również służyła w którymś z obozów koncentracyjnych. Kiedy Katie Jeron wróciła do już Wrocławia, nie do Breslau, do swojego mieszkania, tam spotkała Gallasza, który myślał, że po wojnie również będą parą, że gdzieś uciekną, ale Katie Jeron była już z innym partnerem i wydała Gallasza, którego po prostu już przestała kochać. Wydała go ubeką. Ubecy zorganizowali na terenie Wrocławia prowokację, zatrzymali Gallasza na ulicy, wsadzili go do więzienia i przez 2 lata
prokurator sądu rejonowego we Wrocławiu szukał dokumentów, szukał świadków, którzy potwierdziliby jego zbrodnie. Trwało to tak długo z tego względu, że no, po wojnie każdy z tych, którzy przetrwali piekło obozów koncentracyjnych, chcieli jak najszybciej wrócić do swoich rodzin, że pochodzili z różnych części Polski, z Radomia, z Lublina, z Rzeszowa. Długimi miesiącami wracali do swoich domów. Często trudno było też dostać się do nich, poprosić o to, żeby złożyli zeznania w tym procesie. I to zbieranie dokumentacji trwało naprawdę długo. W końcu Gallas został skazany na karę śmierci i ta kara nie została wykonana, ponieważ kilka dni przed wykonaniem kary śmierci Gallas popełnił samobójstwo w więziennej celi albo ktoś mu w tym pomógł. Jest to jedyny taki spektakularny proces zbrodniarza Gross Rosen, który toczył się we Wrocławiu, w powojennym Wrocławiu, aby rozliczyć właśnie te zbrodnie z Gross Rosen. Inni uniknęli kary, kilkoro SS-manów zostało skazanych też w innych, za zbrodnie popełnione w innych obozach koncentracyjnych, nie za te w Gross Rosen. Większość wróciła do Niemiec, cieszyła się dobrym zdrowiem i jak to pisał Krzysztof Kąkolewski w swojej wyśmienitej książce pod tytułem Co u pana słychać, kiedy jeździł do byłych zbrodniarzy niemieckich, do Niemiec, no, cieszyli się poważaniem społeczeństwa i wtopili się z powrotem właśnie w funkcjonowanie niemieckiego społeczeństwa. Przechodząc już do ostatniego pytania, chciałem, żeby ujawnił nam pan, czym było to tytułowe komando śmierci. I co tak naprawdę działo się w tym wspaniałym, monumentalnym, jednym z największych klasztorów w Europie w Lubiążu? Historia tego komanda śmierci zaczyna się w roku 1939, kiedy Franz Ferdinand Mayer, inżynier z firmy Siemens, wyjeżdża na konferencję do Oslo. Dopiero co wybuchła wojna, a Mayer jest przeciwnikiem Hitlera, rządów tego reżimu. I Mayer postanawia w Oslo zawiadomić brytyjską ambasadę, poinformować o tym, jakimi technologiami dysponują Niemcy, jeśli chodzi o wojskowość, ponieważ Siemens już wtedy uczestniczy w wyścigu zbrojeń, współpracuje z Luftwaffe, z Kriegsmarine nad produkcją nowych technologii dla tych sił zbrojnych. Mayer zdradza te wszystkie tajemnice, wysyła list do ambasady, w którym opisuje te tajemnice, wraca do Rzeszy, jest dalej ostro krytykuje dalej Hitlera i za to, a nie za zdradę tajemnic, zostaje wtrącony do obozu koncentracyjnego w Dachau. Ponieważ jest wybitnym naukowcem, ma również znajomości wśród naukowców, zostaje wybroniony od śmierci, nie zostanie skazany na śmierć, zostanie natomiast skazany na pobyt w obozie Dachau, ale pod takim warunkiem, że ma dalej prowadzić swoje badania nad między innymi systemami radarowymi dla samolotów i dla okrętów podwodnych. W roku 1944 komando z Dachau, komando naukowców, w tym Mayer, zostaną przeniesieni właśnie do obozu koncentracyjnego Gross Rosen, aby kontynuować właśnie tutaj na Dolnym Śląsku te badania. Jednocześnie, niemal jednocześnie w tym samym czasie, ponieważ powstaje grupa inżynierów pod kryptonimem Rotterdam, również zostaje przeniesiony ośrodek tajny badawczy firmy Telefunken, która prowadzi badania również nad radiolokacją, nad radarami, nad systemami radarowymi do lubiąskiego klasztoru. Tam około 1000 specjalistów, naukowców będzie pracowało właśnie nad tego typu rozwiązaniami, pracując dokładnie nad tym samym, nad czym pracowali właśnie inżynierowie z komanda przeniesionego z Dachau do Gross Rosen. Te ich prace wspólne będą się zazębiały, będą się uzupełniały, no i będą owiane jedną z największych tajemnic, a będą między innymi w Lubiążu powstawać prototypy wynalazków, które potem zrewolucjonizują już po wojnie technikę nie tylko radiologiczną, ale w ogóle całą elektrotechnikę.
Dziękuję za wysłuchanie odcinka. Mam nadzieję, że zainteresował Was, bo temat gospodarki III Rzeszy, jej powojennych rozliczeń, będzie przedmiotem jednego z najbliższych odcinków historii, jakie nie znacie. Zapraszam. Zapraszam także do subskrybowania kanału na Spotify. Zapraszam także do odwiedzania naszego konta na YouTubie, gdzie pojawiają się powolutku materiały filmowe, które można oglądać. No i jednocześnie wracam do tematu, o którym mówiłem już wcześniej, czyli planowanego projektu, w którym uruchomiony zostanie drugi kanał podcastowy, w którym zamiast rozmawiać o przeszłości, będziemy rozmawiali z różnymi mądrymi ludźmi, także zagranicznymi autorami książek i naukowcami o przyszłości. Jeżeli uważacie, że taki kanał ma sens, jeżeli chcielibyście go słuchać, to po prostu zostawcie komentarz. Wielkie dzięki. Do usłyszenia.